Nie mam pieniędzy. Ja chcę tylko cię nagrać i powiedzieć ci, patrz, za 15 minut puszczę ci to, bo Brahim Diaz w pierwszej 110 minucie strzeli bramkę. No dobra. Zobacz tylko kurs. Ale ja ci wierzę. Zobacz, no dobra, zobacz tylko kurs, bo będzie ci przykro. Dobra. Zobacz. Babu to pokaże, on będzie płakał. Real World. I bramka w pierwszej połowie. Nie ma takiego? 18. Kurs 18. Z 50 zł miał być 900 zł. Ale to w sumie czekaj. Nie opłaca się, nie opłaca się, nie opłaca się. Nie opłaca się. Dobrze myślisz, postaw dwie dyszki, postaw dwie dyszki. Postaw. No bo tak tylko przegrał. Dawaj dla kontentu. No dobra. Co sądzisz? Oj, Kuzini. Wspaniały pomysł. Zrób to. Ty stawiasz piątkę? Nie, ja nie mam pieniędzy. Nie da się zamówić? Nie. Sobie raz stawię. No pójdę do kibla i postawię. Stawię dwie dyszki. Pójdę do kibla. Ja już raz się dałem namówić, czyli 80 minut. Materiał. Na Brahima Diaza stawiasz, strzeli gola. Nie, ja postawiłem fajny kuponik. Czekaj. Co postawiłeś? Że w pierwszej połowie dogrywki gol. Nie będzie gola i Real, będzie. I, nie, i Real strzeli w dogrywce gola. Real strzeli. W drugi. Real strzeli w dogrywce, Brahim Diaz. Rudini, co sądzisz? Chuj mnie to interesuje, Real ma przejść dalej. No. Real pokarnych. Real pokarnych? A jaki jest na to kurs? Nie wiem. A to sprawdźmy. Sprawdźmy, może podkusi. Zobaczmy. Real. Podkusi. To musimy powiedzieć, że to jest. Jest. 4-10. Real rzuta kamień. 1200 zakłady postawione na ostatnie 5 minut. No to brzmi realnie. Co? Halon 3? No dobrze, bez chujowy. Nasz ołtarzyk. Sobiera! Nie dobrze, bo Halon 3. Nie będzie kto miał bawkę w czas. Sobiera, dostałeś wypłatę. Dostałeś wypłatę. Ile dwie dyszki? 5. No nie bądź pusy jak z Polską. Daj, zaufaj, nie bądź pusy. No dobra, jak dobra, stawiam. Ale pokaż. Trzeba przy Polsce, że było Maroko, dwie bramki, a było 0. Ale bo nie chciał postawić 500. Ale jesteś oszustem. No serio? Jesteś oszustem. No kurde, to nie moja wina. No pa, materiał pan ma. Nie dobrze, bo teraz nie będzie optymalna sytuacja. Ty jesteś kurwą jebaną. Włącz ten telefon. Jak się włącza iPhone'a? Włącza. Jesteś... Ja nie mam pieniędzy, no. Nie pierdol, podziękujesz mi zaraz. A czemu jemu nie każesz stawiać? Sobie raz. Ale zaufaj. Brahim Diaz strzeli bramkę. Ale ja też czuję, że Brahim strzeli, ale nie chcę stawiać. Postaw. Ja cię zwrócę, tylko że jutro, bo dzisiaj mam blokadę. Dawaj, Brahim Diaz za 50. Proszę cię, podziękujesz mi. Podziękujesz mi. Papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Do trzech. Raz, dwa, trzy. 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 Stawiasz. Stawiasz. Stawiaj. 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 No i za 5 dych dałem, ludzie. Patrz, to i nagramy na super. Się już na etapie ćwierćfinału nie spodziewał, walka w pewnym sensie też o honor La Ligi i Premier League. Zostały tylko te zespoły, dwie najsilniejsze, najmocniejsze ligi świata. Walczą o to, by mieć choć jednego przedstawiciela w czwórce. Proszę cię. Dobra, ostatnie dwie dyszki, kurwa, nic już więcej nie wpłacam. 5 dych. Ostatnie. Ale chcesz być na plus? Chcesz coś wygrać? Powiedz ostatnie. Mi, chcesz coś wygrać? Chcesz coś wygrać? Ty, ale ty jesteś prez. Chcesz Barty wygrać to? Chcesz to wygrać? Chcesz to wygrać? Pięć dych. Pięć dych. Barty, Barty. Dawaj pięć dych. Ty jesteś złym pranksterem. No zamieszone jest człowiek. Tak, ja ci postawię, bo ty jesteś obszczymur. Patrz, ja... Tak jak sobie zawsze, dwa koła jeszcze. Nawet te 11 groszy wrzucę, a niech będzie. No i 380 wyciągnięcia. A co on dał? Brahim. Diaz. Brahim. Brahim Diaz. Brahim Diaz. Brahim Diaz. Dobra, stawiamy, nagrywamy naszą reakcję.
biegającego do środka ze skrzydeł do Kucza Fernandes i Pomorza. Szybki sobie wyobraź, można kilka podań wymienić, także z pierwszej piłki. Jeremy Doku. Czekam na Zurecie, 21-letni belgijski skrzydłowy Doku do linii końcowej Doku! Ale milionerem byś był ty! Hotelowa doba w apartamencie. Pokaż, pokaż, pokaż! Pokaż. Za ile? Ale co to za 5 dych tylko to puściłeś? On miał za 5 stów to puścić. Co ty nie wierzysz w Brahima? Ja wierzę w Brahima, ale nie aż tak na 5 dych. 5 dych to jest nie pieniądz, człowieku. Obiadu za to nie zjesz. Brahim Diaz zablokowany, Rudiger teraz w roli dośrodkowującego, takiej dosyć dla siebie niecodziennej. Bramedii nie mogą stracić piłki Brahim Diaz, a jemu to się dzisiaj kilka razy zdarzyło. Brahim Diaz, ale teraz jest dobre dośrodkowanie! Jak tego nie wykorzystał Antonio Rudiger? Nie wiem, czy to jest sygnalizacja spalonego, czy tego, że mają zacząć od bramki, że ja widzę piłkę, no jeszcze nie będzie. Wszystko przez ciebie. Uwierz w niego. Będzie, Brahim, nie można stawiać już. Strzeli, a jest zawodnicy, dobra. Brahim, jaki kurs? Nie ma, kurwa, nie ma. Gdzie ty gole? Nie ma tego. To na betkliku? A już na superbeta wpłaciłem, kurwa. To wypłacę szybko. Jest na pewno. Może celny? Nie jest. No nie ma tego w celnych strzałach, kurwa. Co ty, kurwa, gadasz? A Superbeta się nie da. Dobra, dawaj nawet klika, szybko. Bet, klik. Ale nie da się... Bet, klik. Zastosuj nas. Dawaj, patrz. Bet, klik. Tak świętować, jak Brahim strzeli. Brahim, legenda tego klubu. Brahim. I uwaga. Legenda, kurwa, jak to wpierdolić? Brahim, ja się mogę jechać do Santiago Bernabeu i go nieść na rękę. Gdzie to kurwa jest? Dawaj, szybko, mów zaczęli. Teraz. Potrzebny jesteś, bo tutaj... Gdzie gole? Nie, zawodnicy? Strzelc, jest. Jest drugi. 19, kurwa, to jest... Spadł, 19 jest na Brahima. Zobacz, to w strachu, Betknik w strachu po prostu. Brahim, kurwa, on wpierdolił, ja czuję, że wpierdolił. Dawaj, Brahim. 50 do wyciągnięcia. To będą emocje. Kogo ty dałeś? Brahima. Akurat mówiłeś o trenerach, ale nie rozumiem. Po raz kolejny Doku. A teraz rozwiznął się Lucas Vázquez z Doku. Cały czas Doku. Co on jeszcze tutaj dzisiaj wymyśli? Mieliśmy w tych ostatnich latach tej rywalizacji, która, jak mówisz, obrasta własną legendą, własną historią w rywalizacji. Brahim Diaz w środku jest Bellingham. Brahim Diaz chciał przed 16. Będzie uderzenie nad bramką Lucas Że Brahim nie strzelił bramki z Rabony w 120 minucie. Ale jeszcze się nie skończyło. Skończyło się. Co o tym sądzisz? O takiej postawie. No wiszę 5 dych Bartiemu. Dobra. Ale wygramy w karnych. Fajny mecz. Kącik bukmacherski. A ile ogólnie stawiałeś? No 5, dwie paki tu mam. Włożone. Jak przegramy w karnych, to się załamie. Dawać, Rudy, wiara. Wiara. Albo największe ryzyko. Zrób, czyli 150. To są takie zespoły naszpikowane takimi gwiazdami. W międzyczasie
realizator cały czas wybuchał na tych dwóch może głównych aktorów do bramkarzy. Też fajne zachowanie Kepy, bo Kepa raz pamiętamy, jeszcze będąc w Anglii, bardzo chciał bronić karne i nie zdecydował się opuścić tak Murawy. To tutaj pomagał Łuninowi, przekazywał wraz z trenerem bramkarzy wskazówki, a bądź co bądź, może znać dobrze piłkarzy Manchester City. Mamy miniaturkę, damy czas. A też ciekawi jesteśmy tutaj dokonywane ostatnie już zmiany dokonywane dobra, przez trener Paweł Święca właśnie. Dziękuję. Jak na razie nie ma czym strzelać. Pewnie się znajdzie. Będą z daleka z takiej odległości. A sędzia teraz pokazuje, zobacz, że gdzie jest piłka. Z odległości całego boiska obserwowali to kibice Realu, bo oni zgromadzeni po drugiej stronie boiska. Ale musimy uklekać, gdzie jest? Gdzie jest? O, ale bez nie ma. Jest, znalazł maszą. Lunin. Ja rozliczę na analizę, bo to zacznie sądzę, bo akurat pojawienie się wtedy byli na parę zapisy. Rita Landa miała związek z rzutami karnymi. To była próba rozwiązania tego meczu przed konkursem 11. No ale teraz właśnie Julian Alvarez. No, Argentyńczycy na mundialu strzelali kartę na złoto. Z Holandią i z Francją. Teraz zaczynamy od pojedynku. Jak to 80? Alvarez Unii. Pas nie trafia. Broni pierwszego Unii. Alvarez 1-0. Pewnie widać było, że po prostu jest pewny swego, wie co chce robić. Kompletnie zmienił bramkarza. Popatrzmy w powtórkę. Wydaje mi się, że obrał wcześniej ruch. Rzucił się przed uderzeniem. Nie czekał na ostatnie zachowanie przed strzałem Argentyńczyka. Modric mówiłem. Luka Modric. Pamiętam, że Chorwacki strzelał raz, ale... Postawił Carlo Ancelotti na kogoś, kto nie pęknie mentalnie, natomiast trzeba to jeszcze wykorzystać. Naprzeciwko Ederson. Luka Modric kontra Ederson. 1-0 dalej dla City. Broni Ederson. Źle strzelone karne przez Lukę Modricza. Ależ ma pretensje do siebie. Dobra, wiara. Jak szybko Real znajduje się pod presją. Bardzo źle wykonany rzut karny. Cóż to, co to tutaj dużo mówić, no po dobra, prostu w zasięgu bramkarza, brawo Edersona za wyczucie kierunku. Ale nie ma piłki, ta jedna piłka, która została wykopana w trybuny. Tak, Modric złości ją odkopnął. Dobrze, brawo Modric. A tym mówiąc jak na klub sponsorowany przez szejków, to można by oczekiwać, że tych piłek będzie troszkę więcej. No słuchaj, nawet UEFA dostarcza zawsze te kapulówki do rozgrywania spotkań. To naprawdę wygląda na tak, jakby była jedna, bo teraz poczekali, aż ona wróci z trybu. Ale dwa drugie, ale schował. Tak, nie chcę nikogo wybrać. No dobra, patrzymy. Bernardo Silva i Unii. Nie trafię. Bernardo Silva! Tak jest! Tak jest! Nie jestem w stanie nic mądrego powiedzieć w tej sytuacji, bo on uderzył silnie, on uderzył mocno do niego podcinka. On był pewien, że bramkarz zareaguje i trafił środek. Wcześniej, tak. Ale Luka Modric widział, jaki kamień z serca spadł u Chorwata. Wygraliśmy, chłopaki, teraz nie mogę. Ale jest kluczek z tyłu, równo. Będzie dopiero wtedy, kiedy rzut Benigan trafi. A ta presja jest gigantyczna. Widzimy i słyszymy, co się dzieje. Jude Bellingham kontra Ederson. Jude Bellingham! Tak jest! Bardzo pewny siebie naprawdę, jak podstawił do tej piłki. Widać było, że wie, co chce z nią zrobić i jak chce to zrobić. Ale to też było, zobacz, lekko, wcale nie blisko słupka, jak Ederson wyczuł. Oni grają z ogrodem, jedni i drugi zresztą. Mieliśmy tylko powtórkę za piłkarza, ale wydaje mi się, to był w głowie, że on do końca obserwował, wiedział co robi, tak jest. Będzie poruszał się Ederson. Potwierdza się nasza teoria ze zmianami. Pojawił się Kovacic w dogrywce z jasnym zadaniem. Wykorzystał rzut kartą. No i Chorwat już nie trafił, popatrzmy. Kovacic kontra Unii. Tak jest! Broni! Ależ go rozdamy, bo to nie ma nikogo ruchu. Ale momenty mogą w Madrycie wcale tego nie żałować, wcale tego nie rozpamiętywać.
Też tak samo praktycznie jest konieczne ze środowicza karne. Panowie, to trzeba sobie odwinąć Walia Polska i zobaczyć, jak podopieczny Michała Probierza bili jedenastki. Od razu pocieszanie przez kapitana, przez innych kolegów z zespołu. Ale patrzymy, Lukas Vázquez. Lukas Vázquez, bo teraz właśnie ta presja nie jest taka duża. On już może tylko pomóc, tylko wyprowadzić na prowadzenie swój zespół. Lukas Vázquez! 2-1! Od początku to było wiadome. Ekspresja komentatorów za naszymi plecami. Domyślamy się, z jakiego kraju przyjechali. No i zobacz, jak ta presja się odwróciła. Mówiliśmy o tym, że zawsze ten drugi strzelający jest pod presją, bo musi gonić, a teraz goni City. Ale nie dość, że obserwował, jak będzie poruszał się bramkarz, to też uderzenie w boczną siatkę. A też emocje duże były, że karny był... Teraz podchodzi Valverde. Foden, on nie strzeli. Nie, Foden trafił. Nie trafił, bo się zesrał. Patrzymy, czy raz jeszcze Unin, czy jednak Phil Foden. Chłopak stąd. Foden bardzo pewnie jest bramka. Druga dopiero przy czwartej próbie dla City, no ale najważniejsze dla gospodarzy, że jest. Daje tlen swoim partnerom. A teraz jest szansa w kierunku Edersona. Raczej jakoś podnieść na długo niż coś podpowiedzieć, bo co tu można podpowiedzieć? Nacho Fernandez, ale o doświadczeniu nic nie mówimy, bo Modric to najbardziej doświadczony w Realu, strzelił bardzo źle. A jak strzeli Nacho, robi wszystko, żeby go zdekoncentrować Ederson, trzęsie poprzeczką, skacze. Nacho, gol! 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 3-2! Real o krok od półfinału! Nie, Valverde zakończy, albo braku, Valverde zakończy. Nie, Ederson. Co to za pomysł? Lista jest podawana wcześniej. Zakładam, że tak to miało wyglądać. Ja wiem, że Ederson kapitalnie gry nogami. Ale być może on tutaj wieńczyć dzieło, on tu walczy o życie. Ederson kontra Unii. Ależ trafia Ederson! Czy Zupku, co za technika strzału, co za odporność psychiczna! 3-3, ale to prawa piłka, Antonio Rudiger! Nie sądzę, żeby tu były kombinacje, nie sądzę, żeby tu były techniczne uderzenia, żeby była panenka. To będzie rozbieg. Młotek, ja albo wbiję tę piłkę do bramki, albo gamy się dalej. No ja powiem ci, że nie jestem tego pewien, bo jak się patrzy na Rudigera, to nigdy nie wiesz, co ten zawodnik ma w głowie i co on zrobi. No może masz rację, a on też znany jest z takich, można powiedzieć, gierek. Wtedy, kiedy kamera nie patrzy. Ederson i Antonio Rudiger. Wygraliśmy. Ostatni rzut karny. Rudiger! Real! Jest w półfinale! City za Burtą! Vamos! Są nieprawdopodobni! Nie można ich nigdy skreślić! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Dobra, co sądzimy, chłopaki? Ja już nie mam głosu, ale tak jest. Tak jest. Chyba najważniejsze dotychczas 5 minut.